Szczęść Boże w piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku. W dzisiejszym świecie tak wielu ludzi straciło sens życia. Mówią, że życie nie jest nic warte, że pełne jest udręki, przeciwności i cierpień, że zbyt szybko przemija, a u jego kresu czeka tylko śmierć. Taka perspektywa pozbawiona jest jakiegokolwiek celu. Życie chrześcijańskie powinno być zupełnie inne. Powinno nadawać smak, tętnić radością i optymizmem, bo po tym można poznać życie dziecka Bożego. Czyż nasze życie nie powinno być drogą do świętości, na której trudy i przeciwności sprawiają, że się oczyszczamy, a na końcu tej drogi czeka nas życie w chwale? Życiu potrzebna jest sól. Sól nadaje smak, ale i chroni przed zepsuciem. Jezus przemawia dziś do uczniów, którzy decydują się iść za Nim. To są słowa, które kieruje do wszystkich, którzy pragną naśladować Go i pełnić Jego wolę, znosząc jednocześnie trudy dla sprawy Królestwa Niebieskiego. Przestrzega, że sól bez swojej słoności staje się tylko zwykłym proszkiem i do tego jałowym. Uczniowie, którzy zgubią i stracą swoją jakość życia, stają się nic nieznaczącą grupą. Słowa Jezusa są wielkim przerysowaniem właściwości soli, bo bardzo trudno jej stracić swój smak, swoje walory. Niestety może się to stać z człowiekiem. W sprzeczności więc staje przynależność do Chrystusa z jednoczesnym antyświadectwem życia chrześcijańskiego. O tym mówi święty Paweł, kiedy zwraca się do Koryntian, jak z wielkim drżeniem w słabości i bojaźni nie chce błyszczeć sobą, ale głosić tylko i wyłącznie Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Nie chce popisywać się swoją elokwencją i mądrością, ale chce dać prawdziwe świadectwo. Czymże jest sól w kuchni, jak nie przyprawą? I wcale jej wiele nie potrzeba, żeby wyciągnąć najlepszy smak z potrawy. Odrobina wystarczy. Mówiąc o tej drobinie, Jezus jakby zapowiadał, że prawdziwych uczniów nie będzie wielu. Zobaczmy, że świat dziś woli wybierać życie pełne cukru. Szybkie, łatwe, przyjemne. Słodkość to symbol przypodobania, podlizywania się i komplementów. Chrześcijanin nie ma się przypodobać światu, bo ma być solą. A sól przecież czasem też piecze. Arcybiskup Fulton Sheen mówił, że kościół, który nie sprawia trudności i podoba się wszystkim, przestaje być kościołem. Uczeń Chrystusa, który nie razi swoim życiem i nie jest znakiem sprzeciwu, nie może nazywać się uczniem. Powinniśmy być obrońcami prawdy, dobra, piękna oraz innych wartości, by one nie zmieniły się w fałsz, zło i brzydotę. Naszym obowiązkiem jest głosić prawdę, bronić jej i prawdy się domagać. A co z dalszym ciągiem słów Jezusa, które dotyczą światła? Jeśli zabraknie światła, to błądzimy i poruszamy się po omacku. Ciemność sprzyja czynieniu złego. My boimy się ciemności, dlatego nie zapuszczamy się w jakieś ciemne zakątki. Światło daje też ciepło, bo dzięki temu rodzi się chęć do życia. Jezus mówi, że nie stawia się światła w ukryciu, ale na widoku. Zapalenie światła, by je ukryć, jest bezsensem. Życie z Chrystusem bez dawania świadectwa przynależności również mija się z celem. Bo dlaczego mielibyśmy to ukrywać? Świadectwo naszego życia ma rozświetlać ciemności życia innych ludzi. Nasze ciepło ma ogrzewać innych ludzi, by dodawać im otuchy do wzrostu. Prawdziwym światłem oczywiście jest sam Jezus, który mówi o sobie: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Nie zrozummy źle tego wskazania, że mamy być światłem. Czasem możemy być nim jak jasny punkt na horyzoncie, kiedy solidnie będziemy wykonywać swoją pracę, kiedy bezinteresownie będziemy umieli pomóc. Tak jak w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w swój dom biednych tułaczy, nie odwracaj głowy od współziomków. Uczniowie Chrystusa z reguły nie trąbią o swoich dokonaniach. Niedostrzegalnie i bez rozgłosu są wierni Ewangelii. Taka obecność sprawia, że w naszym mikroświecie rodziny i pracy oraz w całym świecie rozświetlamy mroki współczesnego społeczeństwa, dosyć pogmatwanego. Ciągle jesteśmy wzywani, by wciąż poszukiwać dróg dotarcia do Pana Boga. Musimy uważać na rutynę i utarte schematy, by w ten sposób nie zamknąć się na Jego obecność, by nie stać się totalnym egoistą. Zamiast wpatrywać się w Boga, widzimy bowiem tylko siebie. Życie tylko dla siebie rozleniwia i nie daje żadnej satysfakcji.
Życie jest warte więcej, niż nam się wydaje samemu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.